No i zobaczyłem serduszko zaznaczone na mapie i to serduszko to było właśnie to miejsce i cieszę się, że kiedyś lat temu X zostawiłem sobie serduszko na mapie. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Wita się z wami Kasia, podróżowanie przez V, a tam jest... Łukasz! Witamy was jeszcze z Portugalii. Powoli żegnamy się z wybrzeżem, jesteśmy jeszcze w Peniche, ale właśnie powolutku od niego odjeżdżamy. Zanim wjedziemy całkiem w ląd, jedziemy zobaczyć tybetańskie ogrody. Miejsce, które mamy zaznaczone już od dawna na mapie, miejsc do odwiedzenia, ale jakoś zawsze nie było na to czasu, albo gdzieś się spieszyliśmy, albo coś tam. Także dziś postanowiliśmy to zmienić, jedziemy na spacer po ogrodach, a potem wjeżdżamy w ląd. Zaczynamy! No to komu w drogę? Temu czas. Zanim ruszymy w dalszą traskę, musimy zrobić serwis i zakupy, żeby być gotowi na wszystko. Kto oglądał poprzedniego vloga, ten może rozpoznać to miejsce, ponieważ tu byliśmy na tym samym camper serwisie. Serwis zrobiony. Kupiłem nam portugalski przysmak. Kto wie, jak to się nazywa? Co to jest? To jest nieodłączna część kuchni portugalskiej. Resztę na później. Tak, 36 stopni na tym, na termometrze. Ja pierniczę. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Szybko musieliśmy się przebrać, bo temperatura jest zdecydowanie za wysoka na ten ubranie, które mieliśmy wcześniej, bo w Peniche tam było wszystko pokryte mgłą i tam było normalnie zimno. Wiatr mocny wiał i było chłodnawo. A tu przyjechaliśmy i jest skwar, a odległość pomiędzy Peniche a tu tym miejscem, gdzie jesteśmy, to jest 20 parę minut samochodem w głąb lądu. Obrigada. Obrigada. Thank you. Bileciki wstępu 5 euro od osoby. I dostaliśmy jeszcze mapkę tego całego obiektu. Z tego co mi się wydaje, to można się w ramach biletu przesiąść na taki pociąg. W sensie można zwiedzać te ogrody w pociągu, ale my chcemy na nogach, bo więcej zobaczymy i zatrzymamy się tam, gdzie my chcemy. A ja tu widzę po prostu coś niesamowicie pięknego. Także przestaję gadać, a teraz wam pokażę ten ogród, a potem wam Kasia opowie genezę tego miejsca. Thank you.
Znajdujemy się w ogrodzie Eden Budda, albo inaczej nazywanym Ogrodem Pokoju. Jest to największy orientalny ogród w Europie i zajmuje powierzchnię mniej więcej 35 hektarów. Dookoła zlokalizowane są winnice. Można też tutaj właśnie wybrać się na tasting wina, troszeczkę zakupić sobie butelek wina właśnie tutaj z tych winnic. Ale my win nie próbowaliśmy, my wybraliśmy się na spacer po tym przepięknym obiekcie. Jest on podzielony na kilka stref. Jest strefa azjatycka, strefa afrykańska, strefa ze sztuką współczesną. Przede wszystkim w oczy rzucają się bardzo duże i bardzo małe posągi buddów, pagody i różne inne figury. Mniej więcej 6 tysięcy ton marmuru zostało zużyte, żeby stworzyć te przepiękne rzeźby. Ogród powstał w odpowiedzi na zniszczenie dwóch monumentalnych figur Buddy, które znajdowały się w Afganistanie w regionie Bamian. Kiedy talibowie doszli tam do władzy, stwierdzili, że Koran zabrania czcić jakiekolwiek wizerunki przedstawiające bóstwa i postanowili zniszczyć dwa posągi, które stały tam mniej więcej od 500 roku. Była to ceniona sztuka i na całym świecie rozległy się różne głosy protestu. No niestety o nich nie posłuchali i zdetonowali te figury. Także tutaj w ogrodzie znajdziemy różne nawiązania właśnie do Buddy, które upamiętniają to przykre wydarzenie. Oprócz tego znajdziemy również nawiązania do armii terakotowej i jest to taka armia, która została odkryta w Chinach. Ta armia została pochowana razem z pierwszym cesarzem Chin w około 200 roku przed naszą erą. I do tej pory odnaleziono 8 tysięcy takich figur i są to figury naturalnej wielkości człowieka, przedstawiające rysy, każdy inny dla danej figury. Te figury są też w różnych pozycjach, przedstawiają też różne zawody i część z tych figur jest skopiowana i możemy je tutaj znaleźć, z tym, że one tutaj są w kolorze granatowym. Oprócz figur, oprócz rzeźb znajdziemy tutaj także piękną roślinność, różne drzewa, stawy, jeziorka, płynące strumienie. Jest tu bardzo relaksująco, bardzo przyjemnie. Ja żałuję trochę, że nie wzięliśmy ze sobą jedzenia i kocyka, moglibyśmy sobie tutaj popiknikować. Niestety nie pomyśleliśmy o tym, dlatego spacerek, a potem wracamy do vana. Ciekawe, czy się śmieje, zobaczmy. Cieszy się. Była taka gra o takim lisku, Crash Bandicoot to się chyba nazywało. I tam się skakało po takich tych, żeby przejść na inny level. Na playa taka gra. Przejeżdżaliśmy koło tego miejsca kilka razy w życiu. I zawsze była jakaś taka kiepska pogoda, a jak byliśmy chyba ostatni raz, to był COVID i w ogóle to było zamknięte. I no po prostu olałem to miejsce i dzisiaj sprawdziłem na mapie naszą trasę przejazdu przez Portugalię, no i zobaczyłem serduszko zaznaczone na mapie i to serduszko to było właśnie to miejsce i muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że kiedyś lat temu X zostawiłem sobie serduszko na mapie. I a propos takich serduszek i planowania map, to my właśnie tak robimy, że jeżeli zaciekawi nam jakieś miejsce, gdzieś o nim usłyszymy, to zostawiamy pineskę na mapie, na mapach Google'a i później jak jesteśmy w okolicy i chcemy zobaczyć coś ładnego, to po prostu szukamy, co my tu mamy. I tak przez całą Europę podróżowaliśmy, że najpierw gdzieś tam usłyszeliśmy od kogoś, przeczytaliśmy, zobaczyliśmy jakieś miejsce, które chcieliśmy odwiedzić, pineska, a później tam pojechaliśmy. To szliśmy na drugą część ogrodu, a druga część ogrodu składa się z ekspozycji poświęconej Afryce. Jest słoń, bawoły i jakieś takie afrykańskie zwierzęta, więc teraz trochę Afryki.
Dojechaliśmy na miejsce noclegu. Jesteśmy w miejscowości Castelo Branco, którą wam pokażemy jutro, bo już jest późno. Ale pokażę wam miejscówkę, którą znaleźliśmy na Park Fortnite. Jest to miejscówka na szczycie góry i tu jest jakiś kościół i jest bardzo ładny widok na miasto, więc za chwileczkę wam pokażę widok na miasto w nocy, a rano opowiem więcej o tej miejscowości i dlaczego tu jesteśmy. No i mamy kolejny dzień. Idę wam teraz pokazać za dnia to miasto. Przyjechaliśmy do Castelo Branco, dlatego że jest to miasto, które jest bardzo przyjazne dla ekspatów, dla osób, które przybywają tutaj i chcą osiedlić się z zagranicy. Wiele lat temu w działkę na terenie tej gminy, bo Castelo Branco to jest miasto i gmina, tutaj kupiło działkę taka para, oni się nazywają Indie Project, to są Valnajfersi, którzy zakochali się w Portugalii, kupili taką stuletnią stodołę i ją przez ostatnie 2 lata restaurowali, pokazywali to też na YouTubie. I oni, że tak powiem, zarazili pół Anglii, może nie pół Anglii, ale dużą część Anglików takim właśnie sposobem na życie. No i bardzo dużo ludzi kupiło w tej okolicy działki, jakieś stare ruiny i remontuje je. No i teraz na YouTubie jest wysyp, po prostu mnóstwo takich kanałów, które no, pokazują to odrestaurowywanie starych budynków. No i oglądając te kanały wiem, że to nie jest robota dla mnie, ani dla Kasi. No my przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest to Castelo Branco, bo bardzo często się to pojawia w internecie i bardzo często w różnych artykułach, w takich grupach na Facebooku, gdzie ekspaci się dzielą jakimiś poradami, bardzo często pada to Castelo Branco, ale no mi się tu po prostu totalnie nie podoba. W sensie, no jest ładnie, ale nie jest tu miejsce do zamieszkania. Wszystko jest otoczone górami i cała ta droga tutaj, jak przyjechaliśmy, to była dla kampera bardzo męcząca i ciężka droga. Czułem się, jakbym pokonywał jakieś Alpy, więc dla osób, które podróżują kamperem, to nie jest idealne miejsce. Dużym plusem natomiast jest temperatura, ponieważ jest zdecydowanie wyższa temperatura niż na wybrzeżu. No wiadomo, że po prostu morze też chłodzi, ale te góry otaczają po prostu cały ten teren i tu jest no tak o 5-6 stopni cieplej niż na przykład Algarve teraz. Tak więc już wiemy, gdzie jest Castelo Branco, co to jest za miejscowość, co to jest za rejon, region cały. A teraz pakujemy vana, jedziemy 2 godziny na północ do Parku Narodowego i tam pójdziemy na krótki spacer. Może dłuższy, zobaczymy. Teraz tankowanie w oszałamiających cenach. Płacz i płacz. Masakra! USK. 2 euro, 1,95 za litr diesla. Wyjedź van life, będzie tanio. No i na szczęście jeździliśmy van life jeszcze zanim te ceny zwariowały. Jesteś na miejscu. Ja mam dzisiaj wakacje, jest godzina popołudniowa, nawet nie wiem dokładnie która, ale gdzieś koło 1:00, a ja nadal jestem w piżamie, a teraz tą piżamę zmieniam na strój kąpielowy i idę się wykąpać w rzece. Tak upalne dni jak dzisiaj, na przednie okno, na boczne chyba też poleci mata, która odbija ciepło słoneczne. Przez większość roku mieliśmy ją założoną na czarno, w sensie czarną stroną na zewnątrz, no ale teraz jest lato, więc przyszedł czas na srebrną część.
Jak widzicie, dojechaliśmy na miejsce, które wygląda jak kemping, a to jest bezpłatne miejsce parkingowe dla kamperów stworzone w tej miejscowości. Zostawiamy Wam namiary. Jakbyście byli w okolicy, to koniecznie zajedźcie, bo jak widzicie, jest tutaj przepięknie. 5 gwiazdek. Miejscówka ma 5 gwiazdek na 5 możliwych w Park Farnajcie. Każdy ma swoją parcelkę. Tych parcelek jest chyba 10. Tu jest zaraz obok strumień, którym można pływać. Blisko do miasteczka, blisko w góry. Miejsce piknikowe, miejsce na grilla, serwis można też tutaj podobno zrobić, więc primo. Primo ballerino. I stąd się żegnamy, bo w tym vlogu już było chyba wystarczająco dużo wrażeń. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli się Wam podobał ten vlog, to zostawcie łapkę w górę oczywiście. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę, w przyszłym tygodniu. Pa. Się. Tak więc doświadczyliśmy bycia w Castello Branco, wiemy co to jest, gdzie to jest. Teraz jedziemy pochodzić sobie po górach z Jasią. No i potem będziemy się kierować w kierunku Polski już. Nie, co to było za gest. Aby całą tą drogę kręcić.